takim, no to za 396 tysięcy w projekcie dajmy tym 300 osobom szansę skorzystania z mediów różnego rodzaju. Jeżeli im się nie będzie to opłacało, nie będą chcieli mieć telewizji kablowej na zamówienie, czy telewizji na zamówienie, kablówki, internetu, telefonii, czego tam jeszcze, ja się na tym nie znam, że tak powiem do końca, no to sobie wezmą ten radiowy za darmo. Te 2 megawaty, czy tam ile będzie, powiedzmy 2 giga, przepraszam, jest ciepło, megawaty. To sobie wezmą z radiówki, otworzą stodołę, będą mieć do oporu tego internetu. Tak to generalnie wygląda. Proszę Państwa, ja mówiłem to i tego nikt nas nie pochwalił, ani mnie nie pochwalił, na to, proszę Państwa, nie liczę. Rozmawiałem, to jest prawda, z ekspertami od oceny projektu z poziomu lokalnego. I proszę Państwa, to jest zupełnie inny świat. Nasz projekt został na trzecim miejscu na ilość tam projektów w województwie. Nie polegał na jakiejś tam radiówce, jakiejś tam, przepraszam, bo będziemy z tego korzystać, ale za darmo i będzie to dobrze funkcjonowało. Ja tego nie neguję, proszę tego tak nie otwierać. To jest wyższość technologii przede wszystkim. I tyle. Na tym się skupmy. Na tym się w tej chwili skupmy. Nasz projekt był jednym z lepszych projektów województwa. Bo był projektem pionierskim, innowatorskim. Pytanie, czy można to zarobić? Proszę Pana, my nie zarabiamy na wielu rzeczach. Jeżeli gmina przekaże operatorowi za przysłowiową złotówkę dzierżawę sieci, niech on sobie chodzi od chałupy do chałupy i namawia ludzi, kup sobie cyfra plus, zapisaj tu to, dam Ci pakiet taki, to już będzie coś. To już będzie coś. Ja bym chciał to zrobić światłowód w Milejowie i mamy na to dokumentację, praktycznie bylibyśmy przygotowani, ale oczywiście idą wybory, jak to tak nazywam, i jest realizowany program Wrota Lubelszczyzny, który nie wiem komu ma, że tak powiem, służy, bo myśmy akcesu nie złożyli. Po prostu środki, które na to działanie leżą, zostały w ostatnim czasie, że tak powiem, przekazane na program systemowy i samorząd województwa zajął wszystkie środki, w tej chwili namawia gminy, żeby weszły do jakiejś platformy Wrota Lubelszczyzny. I tym sposobem nie ma naboru na to, żeby był światłowód bez tej zabudowy, to co Pan słusznie zauważa, w Milejowie. Ale to taki jest nasz w tej chwili plan. I tutaj no, nie dziwi ta dyskusja naprawdę, a dlaczego gmina, no mamy czekać, aż powiat wirtualny powie sobie. Niech zrobi. Dobrze. Ten światłowód dojdzie do 5 miejscowości, będą mieli mieszkańcy porównanie. Ci z Łańcuchowa pogadają z tymi z Dąbrowy. Jak u Was działa internet? Ten unijny, powiedzmy, wirtualny i ten światłowód. Takie będzie porównanie. I czas pokaże. No ja uważam, że to powinno wyglądać, powinniśmy iść w tym kierunku. I no poza tym, proszę Państwa, ja apeluję do Państwa, tak powiem, nie staram się zmieniać twarzy i naprawdę uważam, że poszedłem do mieszkańców na zwane zgromadzenie z dobrymi informacjami, bo pracowaliśmy nad tym, powiedzmy, 2 miesiące. Jaki będzie efekt finalny? Ja tego nie wiem. Proszę Państwa, tam może być awaria, może być brak odbioru ciepła przemysłowego, że trzeba będzie mieszkańcom przyjść do nich w październiku, pisać umowę i powiedzieć, że to kosztuje jeszcze więcej niż kosztowało. W tej chwili opał podrożał 70 zł na tonie, co najmniej. Zobaczcie, czy nie zrobiliśmy dobrze, jak wygląda sytuacja, ile razy było rozpalane dzisiaj przez firmę Campol, ile razy już gasili ten piec. Od 23 sierpnia chyba 4 rozpałka trwa. Po prostu sezon jest rozsenerowany, popada w deszcz, nie ma truskawek, kotły wygaszone. Spalili 2 wagony węgla na dzisiaj. I zrobili, nie wiem ile, 20 ton koncentratu może truskawkowego, nie wiem ile, chcieli zrobić 200. Gmina poszła w tym kierunku, poddzierżawimy im, chcecie zaryzykować, proszę bardzo, dajemy pracowników z biura pracy, mamy 3 za to sobie 34,5 tysiąca na miesiąc, radźcie sobie, a my od 15 sierpnia, żeby było taniej na mieszkańców, bo jest na to szansa, żeby było taniej, szansa, powtarzam, jeszcze raz to mówiłem na walnym, to idziemy w tym kierunku. I dzisiaj muszę się zastanowić jeszcze, bo Pan już mnie pyta tutaj w podtekstach, czy gmina może, czy powinna być spółka. Trzeba zrobić, zrobimy sesję nadzwyczajną, powołamy spółkę organizacji, tak jak PGKM, będziemy likwidowali spółkę wodno-ściekową w międzyczasie. Spółka, że tak powiem, organizacja jest taka formuła prawna, powołamy prezesa, mogę pana prezesem zrobić. Do czasu powołania właściwych władz. Chciałbym mieć spokojniejszą głowę i większe pieniądze. Tam jest na to szansa, tam, żeby mieć większe pieniądze i spokojniejszą głowę. Tak. Trzeba to układać za... Dlatego trzeba to analizować. Dobrze. Także ja naprawdę
Dzisiaj robiliśmy też sesję, były jakieś tutaj kontrowersyjne. Przewodniczący może wyszedł, bo droga się, że tak powiem, u niego nie robi już tak na marginesie, ale staram się, uważam, rozgraniczyć pewne rzeczy. Można było się kierować wniosek w kierunku, powiedzmy, drogi Błysołaja gdzieś tam, nie Antoniowa. Nie patrzę na to naprawdę, nie w takich kategoriach. I naprawdę nie jest moim, że tak powiem, szczytem marzeń tutaj zbieranie zasług jakichkolwiek w tej chwili. Zresztą, proszę Państwa, organizacja, powiem to z ubolewaniem jeszcze raz, na ilu jest członków spółdzielni mieszkaniowej? No właśnie. Ilu jest? No może ponad dużo, 200, 300, nie wiem. No to przykro mi, że Pan nie wiąza. Ale to... 220. No dobrze, no ale strzeliłem się, 200, 300. Przychodzi na zebranie, było teraz 50, a tamtym razem było 30. I to jest pole do dyskusji, że tak powiem, zainteresowanie mieszkańców tą problematyką. A wie Pan, ile przychodzi na spotkanie, gdzie jest członków 3,5 tysiąca? Nie wiem, ale... To mogę Panu powiedzieć, że 60. No dobrze, ale chcę pokazać to, że... No to że chciałem brakuje... pokazać, że jak na 50 to było około 70 ludzi. Jak wielkie zainteresowanie i potrzeba jest na temacie. Ja oczekuję na konkretne propozycje od Pana, skoro Pan uważa, że te działania podejmowane przeze mnie, czy poniekąd przez radnych, bo są uchwały, że tak powiem, przyjmowane w wielu, że tak powiem, wątkach dotyczących wielu tematów, to były lepsze propozycje. Gadanie o turystyce. Ja rozumiem, że Milejów jest naprawdę piękną miejscowością, spojrzeć od Mostu Klarowskiego w stronę Łańcuchowa, czy z tamtej strony, w tą stronę, ładniejszych terenów na Poniezierzu praktycznie nie ma. Tylko pytanie, czy dzisiaj trzeba nam robić, że tak powiem, dzisiaj, no co mamy zrobić, ścieżkę rowerową? Ja uważam, że na to przyjdzie czas. Z remizami można dyskutować, ale skoro mamy stopień z wodociągowania tak jak tu mamy w tej chwili, to pytanie, no, czy turysta przyjedzie tak, gdzie w miejscowości nie ma, no nie ma wody, no pół gminy praktycznie nie ma wody. Nikt nie podważył, ale niech Pan to wyważy. Ja bym chciał być burmistrzem Kazimierza i robić jakieś tam, powiedzmy, alejki w tej chwili, promy, czekać na turystów. Tylko, że burmistrz Kazimierza na pewno zrobił sobie kanalizację lat temu 15 albo 10 i ma ten temat za sobą. Dzisiaj my się nie będziemy bawili, robimy jakiś tam wyłom dyskusyjny w sprawie Jaszczowej, nie było dyskusji. To jest element jakichś turystyk, ja uważam. Będzie wątek dotyczący przystani kajakowej, jakiś tam, ktoś tam przyjedzie, może się przynocuje, może z ubikacji pójdzie raz na rok w tej wielkiej ubikacji budowanej tam przy tej szkole. Ale to idziemy w tym kierunku. Wydajemy na to 1 200 000. No, można robić wieże widokowe. Ja się z Panem zgodzę, tylko że robimy wodę, robimy kanalizację, bo to się wpisuje do śmierdzącej gminy, nikt nie przyjedzie. No nie podważę. Ale Pan tego nie powie też, że no, nawet w dyskusji wolnej, że no, może i mamy rację, idziemy w tym kierunku, przyjdzie czas i na to w tej chwili. Podawałem Panu przykłady, że z RPO się Pan odczepi, z RPO nie mamy szans na turystyczne środki, bo... Tam nie było szans. Ja Państwu przekażę jeszcze informację na ten temat, jakie wnioski dostały dofinansowanie i wtedy będziemy porównywali. Wtedy będziemy porównywali, czy mieliśmy szansę, czy nie mieliśmy szansę. Czy będziemy mieli po szansę. Ja to Państwu przedstawię na najbliższy. Ja bym prosił jedną rzecz. Jeżeli wolne wnioski, to się przeciwia. Albo jeden z uczestników. Pani Rena, proszę. Szanowni radni, chciałabym powiedzieć taką rzecz. W tym planie odnowy miejscowości Milejów, między innymi w słabych stronach, to wszystko jest napisane, o czym tutaj kolega radny co podnosi. Niewykorzystanie posiadania walorów turystycznych, słaba promocja miejscowości, niewystarczająca ilość środków potrzebnych do zaktywizowania, uprawiania sportu, rozwoju wielu dyscyplin sportowych itd., itd. Ale wiecie Państwo, ja pozwolę sobie zgodzić się tutaj z Panem Wójtem, że musi